Siemano, tutaj Abyss. Witam was dzisiaj w kolejnym teście. Takim w sumie luźnym teście granatów paintballowych z farbą. Wielkie dzięki Michał za podesłanie ich do testu. Podesłałeś już je jakiś czas temu, ale w końcu się za nie weźmiemy. Granaty dymne z farbą. GP2, NEC 3 gramy, opóźnienie około 5-7 sekund, 130 dB niby, kategoria P1 i no, teoretycznie jest tu, żeby użyć do czerwca 2023 roku. Załóżmy, że tak jest. Co? Granaty na zawleczkę. Powiedziałbym wam o cenie, ale z drugiej strony, czy to ma sens? To jest taki luźny teścik. Tak naprawdę, jeśli ktoś chce kupić granat do paintballa, to nie będzie patrzał na cenę. One są chyba po 20 kilka złotych, ale no, one nie mają praktycznie żadnej konkurencji, więc jak ktoś będzie chciał tego typu produkt, to sobie nie kupi petard, tylko kupi to, więc no, nie ma sensu porównywanie tego do petard, taka prawda. Zobaczymy jak to będzie. Tak naprawdę tutaj się przelewa ogrom farby w nich. Zobaczymy, zrzucimy tam na dół i zobaczymy jak się osadzi na ściankach. Myślisz, że na trawie się ładnie osadzi? Jaki to jest kolor? Nie wiem, one są chyba różowe, jak oglądałem jakiś test w środku. Albo tutaj odpalimy na ten piach. Albo. No dobra, ale tutaj. Także zapraszam was jeszcze do opisu na Instagrama, na sklep odpalaj.pl, gdzie macie te granaty i nie tylko. Pamiętajcie, kod ABS15 daje 15% zniżki na cały asortyment, nieprzeceniony. Granat paintball z farbą, pierwszy rzucimy tutaj. Mam nadzieję, że się ta farba ładnie osadzi na ściankach, a nie na nas. Odpalasz ty? No tak, bo ja tutaj ustawiam. Dobra. Gotowy? Gotowy. Tobie też? Mam nadzieję, że też. Tak piernął. Nie wiem, czy tu 130 dB było. Natomiast, no zobaczymy, zejdźmy na dół. A słabo coś, nie? Coś chyba poszło nie tak. Ej, ale ładnie pachnie nawet. Bo tam może być bagno, nie? No ale wiesz o co mi chodzi? On ładnie pachnie. No. Ty, ale ogólnie? Tylko nie wiem, czy to tak miało działać. Czy to nie... coś nie poszło nie tak. Ty. On ładnie pachnie. Dziwnie to pachnie. Takie, taka słodycz coś, nie? Mhm. Ale więc... słabo, mogłoby mocniej trochę wybuchnąć, no teoretycznie powinno chyba mocniej. Może to jakaś trefna sztuka akurat. Posprzątamy to oczywiście. Tak, tak. Wiadomo, że nie zmyjemy farby z piasku. Natomiast te wszystkie korpusy i tak dalej to się zabierze. Ty, ale tu jest chyba ABS... chyba petarda chyba. Tak, i coś chyba nie pykło z nią po prostu. Ale to pachnie ładnie, więc przynajmniej nie będziecie śmieli. Oj. Co? Ej. Ja przetarłem buta i to zeszło mi. Ej, pachnie. To... pachnie ładnie i. Ej, to musi być. Teraz średnio wam to pokażę, ale. Ale było na bucie, miałem na bucie tę farbę i po prostu przetarłem i ta farba z piachem mi zeszła bez problemu. Więc może to do ASG jest spoko, że ta farba się tak nie trzyma. Wiesz, jest jaskrawy kolor. Nie, zmywa się. No i... musi być zmywana, bo to może typowo ja... ASG, do paintballu niby. Ja na paintball ali na ASG nie latam, ale w sumie doceniłbym to, że ta farba łatwo schodzi i ta farba nie śmierdzi, że ci później ciuchy nie będą śmierdzieć przez następne x dni. Może więc... dlatego to jest zrobione właśnie ABS. Ej, ma to sens. Że po prostu jest zmywalna, nie? To co, gdzie chcesz teraz? Tak, może na luźno. Pod słońce chcesz, czy chcesz bardziej tu? Ale wiesz co, u mnie na kamerze chyba aż tak źle nie jest. I tutaj chcesz. Albo możemy tu w dół rzucić. Mocniej. Mocniej niż ten poprzedni. Ty, a powiem ci, że fajny. Ale wiesz, one też nie mogą być za mocne, żeby ludzie nie dostali odłamkami plastiku. A no tak. Żeby ich nie poharatało. Ale trzeba pamiętać, ale... że dobrze wstrząsnąć, zauważyłem. Tak, ale patrz. Tutaj jest ten korpusik. Tam i... tu jest jeszcze. Tam jest ten korpusik, ale patrz, ile... Nie, sorry, to jest ten stary. Ale ładne kilka metrów. Wiadomo, że największe złoże tej farby jest tam. Natomiast patrzcie, tu macie jeszcze plamki. Ładne kilka metrów dalej, tu też jest. Ej, ładnie. Ej, tu jest... Ale to jest dziwne, nie? W tym miejscu masz jeszcze farbę. To jest ładne 5 metrów. Jestem zaskoczony i to tak pozytywnie. Ile kosztuje sztuka? Coś 20 zł, coś takiego. Wiadomo, że dużo, ale
tacy, no wiesz, fanatycy paintballu czy ASG nie mają dużo takich produktów i ja jestem pozytywnie zaskoczony. Nie jest to głośne, ale tak jak powiedziałem, to nie może być mega mocne, żeby ludzie nie dostawali odłamkami plastiku. Jednocześnie wielki plus za to, że ta farba się tak łatwo zmywa i że pachnie. Ona naprawdę tak słodko, ładnie pachnie. Normalnie schodzi. Przecierasz i schodzi z rąk, tak o. No. Okej. Okay. To co, gdzie ta trzecia ABS? Możemy też tak na luźno rzucić. Ale... Albo... Nie. Albo tutaj jesteś w dół przy tym... Może. A to... Dobra, co tam? Raz się żyje. Jestem ciekawy tylko, jak jest ze składem tej farby. Czy ona jest jakaś, wiesz, chociaż trochę eko czy coś, a czy... A ile kosztuje? Około 20 zł. No to nieźle. A co, do zupy? Można. Ale czy ona, wiesz, ta farba jest jakkolwiek eko, czy jednak... Nie wiem. Jednak średnio z biodegradowalnością tego. Bo wtedy jest duży minus, ale... Ej, ale... Jestem bardzo pozytywnie zaskoczony. No nie wchodzę, żeby się nie zatopić. No... Kurde, tak powiedziałem, że taki teścik luźny bez ocen, no. Ale szczerze, ja bym to dobrze ocenił. Jakbym tutaj miał oceniać, ja bym to... Fajny bajer. No. Ja polecam. Myślę, że jakbym latał z paintballem, to bym to docenił. Bo bardzo fajny zasięg. Powiedziałem to milion razy, ale nie śmierdzi i się zmywa. Tak. Dobra. Spoko, spoko. Ja. Byłbym bardzo zadowolony, szczerze mówiąc. Także trzymajcie się. Taki luźny film. Produkt bardzo nietypowy, bo no... Nie oszukujmy się. Jest tylko kilka granatów z parbą, jest jakiś granat z grochem. Do ASG typowo, a nie do paintballa. Jaki w ogóle to ma sklep? Na odpalaj są. No to fajnie. Także pozytywnie zaskoczony jestem. Myślałem, że to takie będzie... Taka ciekawostka, takie wiesz. Fajne, mi się podoba. Zresztą... Tak jak były te granaty hukowe do ASG, te GH2, one były naprawdę bardzo mocne, ale były bardzo drogie przy tym. A tutaj tak naprawdę ten produkt nie ma żadnej konkurencji. Jak granat hukowy jeszcze zastąpić jakąś petardą, ale coś takiego z farbą, no nie wrócić te petardy w woreczek z farbą, no. Więc nie, jestem pozytywnie zaskoczony. Ja szczerze polecam, Trzymajcie się, ja lecę po te korpusy, żeby posprzątać, choć wiadomo, no trochę nasypiliśmy tak czy tak farbą. No i co, widzimy się w kolejnych filmach, zapraszam do konkursu, zapraszam jeszcze raz do odpalaj.pl z moim kodem, gdzie znajdziecie te granaty i nie tylko, no i na mojego Instagrama. Trzymajcie się, cześć, a to wypada odebrać, może tamten korpusik też wypłynie z tej wody.